Dobry prezent wymaga oryginalnego podejścia i ciepłych uczuć. Zaczynamy! O czym marzą prawdziwi miłośnicy jedzenia? Oczywiście o pizzy. Przyklej etykietkę na pudełko od pizzy. Otwórz je. Przyklej w środku kartki z życzeniami. Teraz zróbmy pizzę z banknotów. Rozłóż z banknotów koło. Skręć je w taki sposób. Zabezpiecz je gumką recepturką. Zrób krawędzie. Przyozdób monetami. Teraz myślę o tym, ile pizzy mogę kupić za te pieniądze. Podaruj solenizantce prezent. Jeszcze nigdy nie próbowała takiej pizzy. To idealne połączenie. Do kolejnego pomysłu weź balon i cekiny. Wsyp cekiny do balona. Dodaj brokat. Zwiń pieniądze w rulon. Włóż je do balona. Nadmuchaj go. Przyczep balony do tablicy dorzutek. Użyj szpilek. Ostrożnie, nie przebij ich za wcześnie. Zwykłe dawanie prezentów jest takie nudne. Musisz je wygrać. Cel, pal. Świetny rzut. I jeszcze raz. Jeszcze raz. Fajerwerki z cekinami i kasą. Czy istnieje coś lepszego? Teraz podsumujmy wygraną. To wszystko dla ciebie. Wszystkiego najlepszego. Teraz weź pomadkę i kawałek kolorowej tektury. Złóż tekturę w ten sposób. Zrób trójkątne nacięcia. Odwiń tekturę. Zagnij krawędzie. Złóż pudełko na prezent. Zawiąż cukierka wstążką. Odetnij nadmiar. Włóż do środka pomadkę i przyozdób ją kolejną wstążką. Ile cukierków? Nie mogę wybrać tylko jednego. To upominek na każdy gust. Jakiego chcesz cukierka? Świetny wybór. Każdy może po prostu dać komuś iPhone'a, ale my nie jesteśmy każdym. Weź styropian, przyłóż do niego pudełko. Obrysuj je. I wytnij. Zrób trzy takie części. Weź cały arkusz i zrób na nim odciski klocków Lego. Wytnij je nożem do kartonu. Lekko je zetrzyj. Złóż wszystko w całość. Pomaluj wszystkie elementy w ten sposób. Włóż karton do pustej przestrzeni. Zamknij pokrywą z dziurkami. Teraz musisz tylko przyozdobić pudełko wstążką. Łap cegłę. Uwaga, delikatny przedmiot. Nie mogę w to uwierzyć. Wspaniały prezent we wspaniałym opakowaniu. Jesteś niesamowita. Do kolejnego pomysłu weźmy kilka różnych glutów slime. Włóż połowę zawartości słoiczków do szklanego wazonu. Włóż spinki, które chcesz podarować koleżance, do plastikowego pojemniczka. Zawiąż go kokardą. I zanurz przynętę. Włóż więcej glutów na wierzch. Teraz weź błyszczący papier piankowy. Narysuj kawałek mandarynki na zielonym arkuszu. I wytnij go. Narysuj kilka kwiatków o różnych rozmiarach płatków na białym kawałku. Złóż lilię w ten sposób. Przyozdób środek na żółto. Przyklej do niej drugi koniec wstążki i włóż go do slajmu. Wiesz, ile niespodzianek kryje się na dnie tego małego jeziora? Czy właśnie dałaś mi zwykły niebieski slajm? Nie, pociągnij za lilię. Co, mam iść za kwiatem? Tak, to twój prezent. Wow, tego się nie spodziewałam. Bardzo dziękuję, są takie piękne, nie uważasz? Kilka ręczników ze specjalnym wzorem to wszystko, żeby stworzyć niezapomniany prezent. Zwiń ręczniki w rolkę. Zwiń jeden z nich w ten sposób i zabezpiecz wstążką. Przywiąż go do drugiego ręcznika. Podnieś ogon. Zabezpiecz go.
Przymocuj rogi z kreatywnych drucików. I oczywiście oczy naklejki. Przepraszam, spóźniłam się? Ten ślimak już od jakiegoś czasu pełza, żeby ci pogratulować. Jest 2020 rok, a ty nadal dajesz pieniądze w kopercie? Nie, tym razem pobawimy się w piaskownicy. Zwiń pieniądze w rulon. Zawiąż go gumką. Włóż je do wiaderka. Wsyp na wierzch piasek. Jedną warstwę zwykłego piasku, a potem kolejną warstwę kolorowego piasku. Przyozdób go kolorowymi kamykami. Wytnij papierową literę X. Wyłóż ścieżkę prowadzącą do skarbu. Hej, nie smuć się! Mam dla ciebie prezent. Jeśli marzyłaś kiedyś o tajemniczym skarbie, teraz nadszedł ten moment. X oznacza skarb. Wykop swój skarb. Ej, coś tu jest. Co to jest? Bardzo dziękuję, to przygoda i prezent w jednym. Teraz jestem prawdziwą łowczynią skarbów. Juhu! Teraz weźmy tekturowe kółko i czekoladki Ferrero Rocher. Przyklej Ferrero do tektury gorącym klejem. Narysuj liście na brązowym filcu. Wytnij je. Przymocuj je pomiędzy czekoladkami. Narysuj duże płatki na żółtej krepie. Wytnij je i rozciągnij trochę krepę. Przyklej je dookoła. Oklej plastikową rurkę krepą. Wytnij zielone liście. I przyklej je do wewnętrznej krawędzi podstawy. Przymocuj łodygę. Zawiąż kokardę z zielonej i żółtej wstążki. Użyj jej, żeby przyozdobić kwiat. Bukiet i słodycze, dwa w jednym. Chyba każda dziewczyna robi sobie z bukietem fotkę. Ale jeszcze nikt nie wrzucił selfie z czekoladowym słonecznikiem. Uwielbiam oryginalne prezenty. Do tego pomysłu wydrukuj twoje wspólne zdjęcia z przyjaciółką. I przygotuj prezent, będziemy potrzebować książki. Owiń książkę papierem, zabezpiecz taśmą maskującą. Oklej krawędzie przezroczystą taśmą. Przyklej kokardę. I daj prezent. Ciekawy co? Co, jest zbyt fajny, żeby go otworzyć? Nie przejmuj się, wydrukujemy więcej zdjęć. Teraz przyda ci się tektura, linijka i pisaki. Narysuj sześciokąt na kawałku tektury. Połóż rolkę po papierze toaletowym na środku. Obrysuj ją. Pokoloruj środek w paski. Przyłóż klamerkę i obrysuj jej końcówkę. I wytnij całość. Zrób jeszcze jeden taki element. Przyklej tekturowe ścianki do jednego z sześciokątów. Przyklej na górze drugi. Zrób cztery takie części. Teraz wytnij okręgi z tektury. Sklej trzy z nich ze sobą. Oklej krawędź tekturą. Wytnij okrągłe przykrywki. Teraz weź rolki po papierze. Przetnij je. Sklej je ze sobą. Włóż je w okręgi. Zrób małe tubki z tektury. Przyklej je wzdłuż jednej z rolek. I dodaj trójkąt na dole. Pomaluj tę część na złoto. Pomaluj sześciokąty na ciemnoczerwono. I namaluj litery. Włóż prezent do jednej z takich tubek. Przykryj papierem. Złóż piramidę. Włóż drugą rolkę. Ukryj kod dostępu. Kiedy dasz komuś prezent, dodaj notatkę. Rozwiąż mnie. Ale dziwne. Co to za gra? Ale ciekawość wygrywa i dziewczyna szybko rozwiązuje zagadkę. Kiedy literki ułożą się w napis love, pudełko z łatwością się otworzy. A zegarek wypada na stolik. Ale niespodzianka. Wow, ale ktoś się napracował. Okej, teraz weź segregator i papier scrapbookowy.
Oklej segregator papierem. Przyklej kartki do wewnętrznej strony. Teraz weź pudełka zapałek. Potnij papier na prostokąty. Użyj dwustronnej taśmy klejącej. Oklej pudełka papierem. Przyklej pudełka do segregatora gorącym klejem. Napisz numery od 1 do 12 na każdym z nich. Włóż do pudełek cukierki i inne niespodzianki. Przyozdób go kartkami. Narysuj zegar na tekturowym kółku. Przymocuj wskazówki. A oto twoja niespodzianka, adwentowy kalendarz. Ale nie musisz czekać aż do świąt. Rusz wskazówkami i otwórz pudełko. A co to? Wow, ale masz farta! Podobały ci się nasze pomysły na prezenty? Które wykorzystasz w święta? Daj nam znać w komentarzach. I nie zapomnij dać temu filmikowi lajka, subskrybuj nasz kanał i kliknij ikonę dzwonka, żeby nie przegapić fajnych i ciekawych lifehacków od Trum Trum.